Dociskamy stabilnie i patrzymy, czy będzie budować ciśnienie. Jeżeli gier byłby otwarty, to ciśnienie by uciekało. Jest to 100% problem z układem wtryskowym. Jest zatarta i wtedy nie ma wiórów. I że to jest taka troszeczkę myląca sprawa. Jeszcze co jest sobie bardziej mylące, że pani ta autosamana jest regulowany przez zawór i tak naprawdę wychodzi i jest... Witam Was w nowym odcineczku. Lecimy tym razem robota w terenie. Mianowicie stoi za nami Tiguanik i coś zadzwoni do mnie, że kręci, a nie odpala. Więc w sumie zaciekawił mnie temat i mówię, dawaj, jedziemy. Więc oto tym akcentem zaczynamy następny film. Co moją uwagę przykuło pod maską, to widzę, że tutaj wszystko jest mokre. Tak jakby ktoś wymieniał filtr paliwa i czegoś nie wymył. Aż ta podłużnica jest zakichana. Teraz bym się przydała idealnie druga osoba, żeby ktoś włączył pompkę albo nawet odpalił auto, żeby zobaczyć, czy po prostu tutaj coś wysadza pod maską, czy coś. Widzę, że kiedyś tutaj musiała być też jakaś kuna i przegryzła wężyk. Często jest tak, że kuna potrafi przegryźć też jakieś kable, więc widzicie, że z taką diagnozą też nie jest łatwo. Ale patrząc już po tym, co tutaj wysikało te paliwo na lampę, to jest to problem z jakimś ubytkiem paliwa. Jakby jakiś wężyk był przekichany. A wiecie, co najpierw zrobimy? Odpalę sobie test pompy paliwowej. Wtedy ona musi próbować nabić ciśnienie i będę widział, którędy spierdziela. Co dziwniejsze, że pompa jest załączona. Paliwo niby tłoczy. Czuć nawet po węża, że ciśnienie bije, ale nic nie ucieka. Być może, że tylko przy rozruchu. Sądziłem coś tutaj wymyśleć od ręki, ale nie ma szans. Zamykam samochód, wrócę po niego jutro z lawetką, wciągniemy go, pojedziemy na myjnię, wyczyścimy pod maską i dopiero spróbujemy go na plaka dygnąć, albo zajedziemy jeszcze pierwszy filtr paliwa. Co tam w ogóle się wydarzyło? Skąd to paliwo się tam u góry wzięło? Czy może ktoś wymieniał filtr paliwa, zawinęła się uszczelka i wysadziło paliwo? To jest w sumie bardzo ciekawe, bo niby pani go tak zgasiła i już nie odpaliło, więc to jest w ogóle naprawdę bardzo ciekawy przypadek. Jak i mówiłem, tak też zrobiłem, mamy autko na lawecie. Pokażę Wam teraz dwa najszybsze sposoby na sprawdzenie, czemu auto nie odpala. Oczywiście mówię o sposobach, kiedy nie pokazuję błędu, bo tutaj widzieliście, że pokazywało błędy od ciśnienia paliwa, ale zadzwoniłem do właścicielki, właścicielka mi powiedziała, że owszem, tam był jej jakiś tam dziadek, wujek, kuzyn, nie wiem kto, i próbowali coś naprawiać auto i odczepili wężyk i wysadziło z niego ciśnienie i dlatego też wszystko zalane, więc widzicie, że po kimś ciężko się coś diagnozuje. No ale teraz nie wiem, czy te błędy od ciśnienia są z tego auta, czy po prostu ktoś zawinił i dlatego te błędy pokazało, ale lecimy teraz szybką diagnostyką, sprawdzimy tutaj, czy EGR nie jest otwarty i czy przez to auto nie odpala, ewentualnie czy auto ma z problemem, czy rzeczywiście ma problem z układem wtryskowym, bo tak powiem, czy jakaś pompa nie zdechła, i to w sumie przez ten sam wąż będziemy sprawdzali. I teraz tak, zadymiareczka już chodzi, widzicie, że już dym sobie ładnie leci. Wsadzamy ją w układ. Dociskamy stabilnie i patrzymy, czy będzie budować ciśnienie. Jeżeli EGR byłby otwarty, to ciśnienie by uciekało. Ale buduje ciśnienie, czyli EGR jest zamknięty. Od razu możemy zobaczyć przy okazji, czy nie ma jakichś gdzieś nieszczelności, ale tutaj wszystko wygląda w porządku. Powinniśmy odczekać trochę dłuższą chwilę, aż dym przejdzie przez cały układ, ale to co chcieliśmy, to sprawdziliśmy, więc to na pewno nie jest przyczyną. Wyłączam zadymiary i teraz bierzemy się za turbo plaka. Bierzemy, palimy go na plaka, jeżeli odpali, to znaczy, że coś jest nie tak z układem wtryskowym. No i teraz spróbujemy na plaka. O, patrzcie, korek mi odpadł, kurde. Obyśmy sobie potestowali, abym musiał korka szukać. Dobra. No dawaj. Auto nie dostaje paliwa, jest to 100% problem z układem wtryskowym. Podejrzewam, że jakaś pompa zdechła, pewnie ta w zbiorniku. No widzicie, więc za pomocą tych dwóch narzędzi możemy wziąć i zdiagnozować, moim zdaniem, jakieś 90% diesli.
No i moi drodzy, w międzyczasie stało się, mamy kupiąteczkę na warsztacie, właśnie żeśmy wepchnęli, bo zdechł tutaj silniczek, układ smarowania zawiódł przez właśnie imbuś na pompie olejowej i co ciekawego jest, że ja to auto wam mówiłem, że jest moje, potem, że będę naprawiał dla kogoś, bo to jest ogólnie auto mego znajomego i miałem je zabrać do Polski, tam mieliśmy dogadać się co do ceny naprawy i ewentualnie przykładowo wymiany silnika i zakupu. No i on mówił raz tak i potem powiedział, że jest auto 100% moje, a później powiedział, że dostał opierdziel od żony i że to auto niestety musi naprawić, więc w sumie dla mnie jeden i drugi wariant jest bardzo korzystny. Ani za jednym, ani za drugim płakać nie będę. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej na 95% naprawiam go dla niego, a jeżeli nie, to naprawię go dla siebie. Czyli zmienimy od razu sprzęgło w skrzyni, wymienimy tam wszystkie oleje, filterki, stawimy drugi silnik, cały sieńki, bez zabawy. Jeszcze będziemy tutaj robili lampę, więc takie pierdołki. Potem auto idealnie na igiełkę wyczyścimy. No i tak to wygląda, ogólnie będzie troszeczkę młyn, bo ktoś to już rozbierał, my będziemy musieli to robić po kimś, no było auto w serwisie, wzięli 380 euro za rozebranie dolnej miski i powiedzenie, że auto jest motor schaden, 380 euro, no ale tak niestety w Niemczech takie są ceny, my będziemy je naprawiali i będziecie widzieli relację z całej tej naprawy. Czas na update, bo majsterek tutaj grubo poleciał z tematem i porozbierał cały samochód. A na poważnie, to ten silnik jest do wydłubania, jak widzicie troszeczkę tutaj sieczki jest. Wyciągnąłem z niego pompę wtryskową, w ogóle jest zatarty i jakieś tam korbowody są porozbierane, przez co nie możemy dobrze kręcić wałem korbowym, dlatego wpadłem na pomysł, żeby odkręcić dwumasy, bo właśnie musicie kręcić silnikiem, to będziemy kręcić wałem, a będziemy przestawiali wałek, żeby jakoś tak zrobić, żeby odkręcić wszystkie 6, przepraszam, w wytrówce są 4 śruby, to 4 śruby od koła zamachowego. A pompę wstrzyskową wyciągnąłem niestety do Tiguana i słuchajcie, bo tutaj jest naprawdę gruby temat. Ja mówiłem, że to będzie szybka robota, gruby temat wyszedł. Ja założę mu na razie pompę od kupionki, bo do kupionki tak urwało mi filmik, bo i tak ktoś zadzwonił. Do kupionki wlatuje kompletny silnik z pompą, ze wszystkim A do Z, dlatego pompę wrzucimy do Tiguana, a słuchajcie tego, w Tiguanie opiłkowała tylna pompa i przez tylną pompę troszeczkę opiłków szło, założyliśmy nową tylną pompę, wszystko żeśmy wyczyścili, nowy filterek, wszystko cacy, lala, ciśnienie zaczęło podawać do pierwszej pompy, bo tamta pompa służy do przepompowywania z zbiornika do zbiornika, bo to jest cztery napęd i ma wtedy dwie komory i daje mniejsze ciśnienie na przód, potem ta robi pompa większe ciśnienie i dochodzi do pompy wysokiego ciśnienia i ta pompa w ogóle nie buduje ciśnienia. I co jest najlepsze, że tutaj sprawdziliśmy, że dostaliśmy wszystko, co tylko mogliśmy i przełożyłem już nawet z kupiąteczki, bo mówię, człowiek może się mylić po tych wartościach rzeczywistych czy coś, przełożyłem czujnik ciśnienia i tutaj regulator z pompy i regulator z listwy, no wszystko auto jak nie chodziło, tak nie chodzi. I dzwoniłem do jednej z większych firm, które regenerują wtryski pompy i pan mi powiedział, że rzadko, ale zdarza się, że w tej pompie, bo właśnie powiedziałem, że nie ma grubych opiłków tutaj, jak wyciągnięcie regulator, jest wszystko czyściutkie, że zdarza się czasami tak, że właśnie opiłki idą z tylnej pompy, że zdycha sekcja w pompie, a nie jest zatarta i wtedy nie ma wiórów i że to jest taka troszeczkę myląca sprawa. Jeszcze co jest sobie bardziej mylące, że pani ta auto sama zgasiła, już go po prostu nie odpaliła. Sprawdzaliśmy prądy na kostkach, na regulatorze, na wszystkim, wszystko się zgadza, tylko coś nie tak jest tutaj na pompie, więc wrzucamy zaraz pompę z kupiątki i zobaczymy, czy on w ogóle zagada. No i słuchajcie, na razie bez sprzętu, odpaliłem go tylko na chwilę, nowa pompa wleciała, gdzie jest stara, majsterek? Teraz wam pokażemy. Nowa pompa wleciała, ożył. O, taką tutaj pompkę mamy. Niestety nie było nigdzie opiłków, ale była zdechnięta. Żeby jakoś zakończyć ten film, postanowiłem, że sobie nagramy rozbiórkę pompy i zobaczymy wizualnie, ogólnie po takich opiłkach, jak ona w ogóle wygląda w środku. Czy gołym okiem będzie widać jakieś uszkodzenia. No bo żadnych opiłków tutaj w tym zaworze nie było, ale to też wam zaraz pokażę, jak go wyciągnę. Tak jak mówiłem, tutaj mamy nasz zaworek regulator. I spójrzcie sami, zero wirów, zero piłków, nic. Tak to wygląda. Lecimy teraz z dalszą rozbiórką pompy. I powiem wam, jestem troszeczkę zdziwiony, bo wszystko ogólnie wygląda w tej pompie tak dosyć znośnie. Tutaj nawet miejsce tłoczące. Ups. Czy właśnie sprężyny lubiały pękać, też wyglądają ok. Nic nie jest uszkodzone. Ciężko im powiedzieć,
co tutaj mogło się wydarzyć, że ta pompa przestała nagle tłoczyć, czy się ten, nie wiem, no kurde, nawet nie chcę wymyśleć, ciężko powiedzieć, pomp nie naprawiam, ale wszystko wygląda ładnie, wszystko wygląda czyste, no kurde, no powinno to śmigać, powiem wam szczerze. Więc naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, dlaczego wymiana pompy pomogła i co tutaj w niej się stało, że przestała tłoczyć. Więc reasumując, ja bym mógł jeszcze rozebrać tutaj przód, ale on dosyć siedzi, a zaraz przyjdą części do bramki i się bierzemy za bawarkę tam do składania sterownik. Co tutaj mogę powiedzieć? No jestem mega zdziwiony, bo wszystko wygląda ładnie, jednak pompa nie chodzi, po wymianie pompy auto ożyło. Nie wiem, co tutaj było przyczyną. Ciężko mi szacować, no to teoretycznie nie ma jakiejś skomplikowanej budowy, bo paliwo sobie dochodzi, otwierane jest i regulowane przez zawór i tak naprawdę wychodzi i jest tutaj robione wysokie ciśnienie w tym miejscu. Więc tutaj no nie ma jakiejś wielkiej filozofii, zasilanie, powrót i tyle. Nie mam pojęcia, ale lusterka ciekawa. Rzadko się zdarza, żeby pompa bez wirów się rozsypała.